Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Długa była przerwa w filmikach na moim kanale, ale niestety nie było mnie nie w kraju przez pewien czas. Potem sesja na studiach, potem jeszcze chorowałem, więc tak to się przeciągnęło. Ale wracamy teraz do filmików. I pewnie zastanawiacie się, czemu nie ma Warcrafta 2. No, otóż niestety zepsuł mi się dysk zewnętrzny, bo mam taki właśnie zewnętrzny dysk i coś mi się w nim spierniczyło. Muszę się pobawić, żeby to jakoś ogarnąć, no i mam nadzieję, że niedługo wrócimy do Warcrafta, żeby zakończyć serię. No a póki co... Gramy sobie Firausy. Rozpoczniemy sobie grać nową mapę. Mam tutaj już na oku. Mapę o rozmiarze L pod tytułem Odwrót Mnichów. Jest 6 graczy. Myślę, że może być ciekawie. Zaawansowane opcje sobie zobaczymy. Oczywiście będziemy grali czerwonym kolorem standardowo. No i teraz jaki zamek, bo ostatnio graliśmy fortecą. Już chwilę temu, ale to była forteca chyba. Nawet dwa razy graliśmy fortecą. Więc teraz przydałoby się wziąć jakiś inny zamek, tylko powiem szczerze, że nie wiem, jakim zamkiem chciałbym zagrać. A może po prostu zamkiem zagramy. Będzie mieli anioły. Wybierzmy sobie ten zamek. Bohatera początkowego wziąłbym Adelaide może. Ona jest magiem, ale właśnie ma silny czar obszarowy na sam początek gry, co może się przydać. Jeszcze zastanawiałem się nad Waleską, bo ona ma uczników tam i ucznictwo w umiejętnościach, ale stwierdziłem, że może, żeby było ciekawie, zagramy sobie Adelaide'ą. I jako premię początkową weźmiemy sobie... Weźmy zasoby, tego będzie mało. Poziom sobie zostawmy może ten 130%, tak jak było ostatnio. Czy może 160%? Nie, zostawmy na razie jeszcze to 130%. Najwyżej następnym razem sobie damy 160%, zobaczymy. No, dobra, tutaj nie będę nic ustawiał, wszystko chyba jest, możemy startować grę. Okej. Gdy przystępujesz do podbijania okolicy, dochodzą mi się plotki, że mnisi, którzy władali do tej pory tą krainą, nadal ukrywają się gdzieś na swych ojczystych wyspach. Gdyby udało ci się dotrzeć do tego rejonu i zagarnąć złoto oraz wszystkie przedmioty, które mnisi gromadzili przez całe lata, stanowiłoby to wielką pomoc w walce z rywalami. No okej. On w ogóle... Nie sprawdziłem celu zwycięstwa, ale tam było chyba po prostu pokonanie przeciwników. Co my tu mamy? No ona ma mądrość zaawansowaną. Atak 1 obrona 0, 2, 2 moc wiedza. Ma tą specjalność strefa zimna właśnie. To jest fajny czar obszarowy, zwłaszcza na początku, jak jeszcze nie będziemy tacy silni. To on będzie właśnie fajnie działał na większe grupy wrogów. No, pikinierów, mamy łuczników. Mało wprawdzie, ale coś tam jest. Co w zamku? W zamku... Jaki jest drugi bohater? Adela. I Gretchen. Ja bym wolał wziąć Adelę, bo bym sobie wojsko połączył. I w pierwszym dniu nie wiem, czy nie wezmę wieży łuczniczej, żeby łuczników kupić, a dopiero potem Radę Miasta. Tak zrobił chyba. Bierzemy teraz to. Kupujemy wszystko, co się da. A Adelaide sobie wyjdziemy. Kupimy sobie tą Adelę teraz. Adelaide, Adela, podobne imiona. I damy sobie wszystko Adelaide. Ona w ogóle ma dyplomację. Ale...
Nie no, będziemy Adelaide'ą grać, bo ona ma ten fajny czar ofensywny. 20 łuczników, 20 pikinierów, no fajnie. No i dobra, pierwszy dzień to wypadałoby tak. Adelą pójdziemy sobie zająć to. Tu już nie zdążymy. To możemy pozbierać. A tą pójdziemy tutaj. Okej. Tu są chłopi, to sobie z nimi zawalczymy, tylko wcześniej wejdziemy do Kamienia Wiedzy. To drewno pozbiera potem ta Adela, ona będzie zbieraczem. Dyplomacja podstawowa dla Adelaide. O, czy ja chcę dyplomację? Szczerze mówiąc, to ja za bardzo nie przepadam za tą umiejętnością. Ona niby jest fajna, ale jak się zbiera dużo grupek różnych raz, to po prostu te morale potem są tak skopane, że raczej skłaniam się, żeby wziąć mądrość mistrz. A potem co nam dojdzie, to nam dojdzie, już trudno. Mnóstwo chłopów, zawalczymy sobie, ale to już w następnym ruchu. Chodźmy ją tu, tu jest skrzynka, weźmy sobie złoto. Weźmy złoto z tej skrzynki. Przepraszam bardzo, ale dalej jeszcze nie wyzdrowiłem do końca. Budujemy teraz tak, Rada Miasta. Teraz Rada Miasta już być musi. Tutaj weźmiemy 2000 zł, fajnie. Ona niech pójdzie zobaczyć do tej chatki. Inteligencja. Nie najgorsza umiejętność. Nie wiem, czy Adelaide tam nie zajdę. Przyspieszenie, fajny czar. Możemy też sobie tam potem Adelaide pójść. Mnóstwo chłopów. Tak chcę. Oni chyba... oni są najsłabszą jednostką w grze w ogóle. O, ja przeżyję, ale no, już padli. 37 punktów doświadczenia, bardzo mało. Oni są strasznie słabi. Zbieram się z tą złotą. Jeden do mocy, fajnie. Grupa reptilionów. No niby już garnuszki byśmy mieli. Jak jest grupa, to jakoś dużo ich tam nie ma chyba. Do 15 jest grupa. Zaatakujmy sobie od razu. Dużych strat mieć nie będę. Myślę, że będzie dobrze. To zbieramy. Okej, do wiatraka. Wieża łuczników, wieża gryfów, tu jest dalej. Chodźmy od razu sobie wziąć, żebyśmy nie ominęli w tym tygodniu. To mnie atakuje. No dobra, no, oczywiście w strzelców trzeba, ale to standard. 55 punktów obrażeń, tak. Maksymalność 12, no jedną grupkę mogę raz osłabić. Biedni strzelcy, no ale... O, jeszcze morale dostanę. O, dobra. Czterech pikinierów, czterech puszników. Weźmy jej doświadczenie. Dwie magie. Magię ziemi jak najbardziej. Garnuszki już przychodzą. Więc fajnie się zaczyna. Nad tą inteligencją się zastanawiam, bo ona jest całkiem spoko. Podwaja ilość punktów mania, nie? Na pewno bym chciał atak, płatnerstwo, na pewno bym chciał uczennictwo. Załóżmy, że jeszcze będzie ta inteligencja. No i logistyka. No i jeszcze jedno coś.
To jeszcze pomyślimy. Mamy czas. Póki co chodźmy sobie tutaj. Wziąć do mocy może. Albo do wiedzy, bo mamy mało wiedzy. Tam od razu złoto sobie zgarniemy. Ta pójdzie tu teraz, a my budujemy do ratusza, no nie? Po kolei. Budujemy po kolei. Dobra. To nią idziemy. Tu już była, tu już była. To idziemy tutaj spokojnie. A Adela sobie zbiera tutaj żołnierzy. Bierze łuczników, bierze gryfy. Fajnie, już 7 gryfów jest. Tutaj widzę kryształy, drewno, złoto też jest i skarbiec, fajnie. Na pewno jak się troszkę wzmocnimy, może w przyszłym tygodniu już tą bohaterką główną pójdziemy do tego skarbca. Dobra, targowisko. Nie kombinujemy nic na razie. Dobra, weźmy może to drewno po drodze. Weźmy wiedzę. Mniej wiedzy mamy. Tu są fajne szczątki. Pilnowane przez żywiołaki lodu na wodzie. Więc trzeba by tu jakoś przepłynąć, tak? Dobrze. Drewno jest, kryształy są, trochę złota. Fajnie. I tu stocznię mamy, właśnie. Fajno. Tylko żelazne golemy. Ale grupa, więc niedużo. I co teraz? Gildia magów. To jak następnym razem sobie wejdziemy tą główną bohaterką do zamku, to po prostu sobie... nauczymy się tam tych nowych zaklęć. Tu złoto zbieramy, bardzo fajnie. Grupa łuczników. O. W następnym ruchu zaatakujemy, bo nam się mana zregeneruje do 12 punktów, a ten czar kosztuje właśnie 12. Więc fajnie. Tu jest grupa hobgoblinów, one są szybkie, więc i tak by doszły pewnie. A łucznicy może się przyłączą. Chciałbym. Fajnie by było. Jakby się przyłączyły. Dobrze. Tutaj przejdę. Przejdę. Okej. To pozbierajmy. Tutaj złoto weźmiemy stąd. Teraz ratusz. Dobrze. Zwiadowcy donoszą, że mnisi strzegą podziemnych grobowców. To by wyjaśniało, dlaczego się wycofali. Przy okazji twoje oczy rozjaśniają się na myśl o tych wszystkich surowcach i przedmiotach, które mogą być tam ukryte. Czyli na mapie są jakieś skarby mnichów, pilnie strzeżone. No chciałoby się je na pewno znaleźć, chciałoby się je spenetrować. Postaramy się pozrobić, co? Weźmy tu złoto. Weźmy tu też złoto. Tu jest dużo pływających szczątków. Fajnie byłoby je właśnie wziąć. Ona ma jeszcze ruch. Tutaj jest chatka maga. Ona chyba odkrywa jakieś tereny na mapie. Może właśnie te skarbce jakieś pokazało, ale spilnowano przez kamienne gargulce, więc póki co na pewno za to się nie weźmiemy. Tu są dziki i topór centaura, fajnie. Topór centaura jest dobry. Wiatrak. 3 klejnotki, fajnie. Zastanawiam się, czy nie wziąć trzeciego bohatera tylko po to, żeby póki co zbierał tutaj te wiatraki, że no, surowce z wiatraków, jednostki tutaj stąd, no nie? A ten trzeci będzie eksplorował po prostu. O.
Zróbmy teraz cytadelę. W następnym dniu kupimy sobie bohatera, bo będzie jakiś nowy bohater. Dokupimy jednostki i doniesiemy Adelaide, a potem on będzie sobie łaził i zbierał surowce z tych miejsc, więc myślę, że to będzie dobrze tak zrobić. A póki co idziemy na tych uczników. O, ale czad. Było ich 16, mamy już 32 uczników, super. Super, że się udało. Bierzemy złoto. I tu właśnie zobaczymy, jak to będzie z tą kasą teraz na początku tygodnia, żeby ten kapitul udało się tak ciągiem mniej więcej zrobić. To dzień wiewiórki, no to nic ciekawego. Ale okej. Teraz zamek. Za 5000. Dokupimy sobie wszystko. 2600. Bohaterka Sania. To jest Mafela, ona ma z bastionu centaury, to może nie. Ale tą weźmiemy. No sokolik wzroku, najbardziej bezużyteczna chyba umiejętność. No nie, no przepraszam. Nauka czarów jest chyba najbardziej bezużyteczną umiejętnością. Dobra, weźmy nią. I teraz tak. Idziemy jej przekazać te jednostki Adelaide. Adelaide ma już 51 i 66. Fajnie, już się wzmacnia. Tam teraz pójdziemy tutaj. A Adelaide teraz tak. Tutaj bierze złoto. Tutaj zbiera. Mnóstwo hobgoblinów, no... Zaatakowałbym. Uciekają. Chcę je gonić. Boję się, że stracę kogoś. To doświadczenie z kolei, tak. Dobra, nie, 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 będziemy gonić. O, to z kolei teraz tak. O, tu jeszcze można zebrać garnuszki i siarkę. Tu jest kopalnia siarki, to... Też fajnie byłoby ją szybko zająć. Odkrywka siarki. Główną bohaterką tam przyjdziemy, ale na razie... Niech ona idzie do tego kamienia, bo ona tu jeszcze nie było. Niech się też wzmocni troszkę. Niech ona też się wzmocni. No i co? I potem ta Sania... Pójdzie do, najpierw tu, potem tu i pozbiera jeszcze z tych dwóch siedlisk żołnierzy i będzie tak co tydzień donosić do zamku. Myślę, że to będzie bardzo fajne. Dobra, na razie kończymy turę. I co budujemy? Kapitolu nie możemy, bo nie ma hajsu, ale myślę, że jak teraz zbierzemy sobie tą czaszuszkę, ona daje nam 2 do wiedzy. Jak najbardziej możemy sobie z nią chodzić na razie. Sania idzie tutaj. Dobrze. I teraz pójdzie tu. Okej. Okay. A Adela wzmocni się teraz tutaj doświadczeniem. Mistycyzm. 2 punkty mamy dziennie. Może weźmy na razie inteligencję, bo ma już trochę tych umiejętności. No właśnie. A nią idziemy teraz po złoto. 1000 złota. Kurczę, żeby tu było... 1500, ajajaj. Nie dojdziemy. Kurczę. To nic. Po prostu w tym ruchu zbudujemy sobie koszary. I myślę, że nie ma problemu. A teraz w następnym ruchu po prostu sobie pójdziemy tutaj. I... Żeby jakiej energii, no... Wolę mieć więcej wojska, żeby na nich iść. Ale weźmiemy sobie to złoto, weźmiemy sobie to złoto. I pójdziemy na górę zobaczyć, co tam jest. Tu jest krypta. Ale też jestem za słaby na razie chyba, żeby tam w tej krypcie walczyć. Który w ogóle poziom mamy 3 na razie. A Adelon mamy 2. A tu mamy 1. No, to tak podział na bohatera. Numer 1, numer 2, numer 3. Dobra. Kolejny dzień. Teraz tak. Złoto.
złoto. Tu są gryfy, widzę. Grupa gryfów. Kryształowa grota. Gryfy są dobre, ale korci, żeby na nie pójść. Poszedłbym. Tylko zrobimy tak. O. O. Tak zrobimy. Myślę, że będzie... No, może sobie zmienimy... O tak. Żeby te grupki szybko doszły do strzelców i ich zasłoniły. Myślę, że tak zrobimy i można atakować. Atela idzie do mocy. Tutaj była, to jeszcze może iść tutaj sobie za 1000 sztuk coś poprawić. Czy jest sens? Czy ona będzie jakoś walczyła? Możliwe, że będzie. No, niech pójdzie, niech się wzmocni też troszkę. Nie można żałować pieniędzy na wzmacnianie bohaterów. To co jednak jest bardzo ważne tutaj. Dobra, teraz już kapitol. I od następnego dnia już lecimy z jednostkami. Wszystkimi po kolei. A od razu, co by zbudować? Wieża gryfów, klasztor można zbudować. Do areny walk trzeba mieć stajnię. Zróbmy klasztor. Będziemy mnichów rekrutować. Nie, no bohatera nie chcę żadnego. W ogóle nie sprawdzałem, jakie są zaklęcia. Przyzwanie okrętu może się przydać. Magiczna strzała, fajnie. Błogosławieństwo, uleczenie i rozproszenie, czyli no, standardowe zaklęcia pierwszego poziomu. Adelaida tak, Adelaida atakuje teraz te gryfy. Kurczę. Miałem nadzieję, że się przyłączą. Są? Nie są. Kurczę, poczekam, może podlecą w taki sposób, że... Dobra. Myślałem, że podlecą w taki sposób, że ustawiam się obok siebie, żeby zakręcić szczęście, ale widzę, że tak się, że się nie ustawiły. A tym się bronimy, tym się bronimy, a ten idzie na tych 5. Dobra, strzelamy w tych. Obrażenia 1-3. Ile ma wytrzymałość? 10 obrażeń. No ciekawe, czego zabiję. Nie. Jeden punkt obrażeń zadał. Minimalne. Okej. Okay. 4 pikinierów. Myślę, że fajnie wyszło. Fajnie wyszło, bo wtedy moglibyśmy stracić tych strzelców dużo. Bo tam by nam się wbili zaraz. Zbieramy złoto, kryształy, duch opresji, on chyba niweluje. Premie za morale, no właśnie, my mamy morale jakieś, nie mamy morali, więc możemy sobie z tym chodzić, bo przynajmniej wróg nie będzie miał morali. Dobra. Tu jest jeszcze młyn, fajnie. Fajnie, że to jest młyn, tylko teraz ten bohater będzie miał ciężko, żeby w ciągu tygodnia sobie zaliczyć wszystko. Młyn jest ważniejszy, bo młyn daje kasę, no nie? Okej. Okay. Pomyślimy. Zaraz się sobie weźmy tutaj. W zamku zostawmy może tych żołnierzy i ona pójdzie to pozbierać tutaj, a tą główną bohaterką pójdziemy tam. W tą stronę. No. To już zbieracz się tym zajmie tutaj, tym też. Sania idzie tu i idzie zbierać żołnierzy, więc... Dobrze. Zamek zbudowany, więc możemy kończyć. Okej. Okay. Arena walk. Wymagane są stajnie, tak? To stajnie zbudujemy może w następnym ruchu. Teraz budujmy sobie gryfy. W następnym ruchu stajnie i w 7 dniu zrobimy... Arenę walk. I będziemy mieli już prawie wszystkie jednostki za wyjątkiem aniołów.
Ale postaram się je w przyszłym tygodniu już zrobić, bo anioły są bardzo ważne. Uczony. On nas może nauczyć jakiejś umiejętności albo dodać nam do ataku, obrony i tak dalej. Wejdźmy tu. Znajdowanie drogi. No powiedzmy, że w tej sytuacji, że mamy tutaj dużo śniegu, to może się przydać, bo to niweluje tam stratę za ruch po trudnym terenie, prawda? No ostatecznie powiedzmy, że najgorzej nie wyszło, ale jak miałbym wybór, to nie wiem, czy brałbym tą umiejętność, no ale trudno, no mamy ją, trzeba z nią grać. Tu jest mnóstwo rozbójników. To sobie ich zaatakujmy. Oni nie dojdą na wal. No właśnie. I mamy poziom i atak. I ja biorę atak bez zastanowienia. A tu bierzemy co? Doświadczenie sobie weźmy tym razem. A co? Dyplomacja również. Znowu dyplomacja. Drugi raz się pokazuje na Adelaidzie, ale ja tego nie chcę. Wezmę atak zaawansowany. Wezmę atak zaawansowany, wejdziemy sobie do areny. Nauczymy się dwa do ataku. I będziemy szli w tą stronę. Tu chyba jest kopalnia złota, ale się nie mylę, pilnowana przez elfy. No, ja bym tam poszedł zobaczyć. Adela idzie oddać żołnierzy do zamku. Chociaż Gryf jest szybszy. Ja bym zrobił tak. Kurczę. O. Dał jednego gryfa, bo gryf jest szybszy. To będzie się szybciej poruszała, no nie? I teraz niech sobie pójdzie pozbierać wszystko. A ta zbiera tutaj tych żołnierzy dalej. I niech będzie, że tu zakończy ruch. On tu będzie sobie czekać, stać. I w następnym tygodniu sobie właśnie zacznie stąd, pójdzie tu, potem do tego młyna, wojsko da do zamku, do tego młyna i tu. Czy zdąży? Nie wiem. Nie wiem, czy zdąży, ale postaramy się tak zrobić, żeby zdążyła. Także okej. Tak, kończymy tą turę. I w tym miejscu sobie zakończymy odcinek. W następnym będziemy dalej eksplorować tutaj ten nasz teren. Nie wiem, czy jesteśmy na jakiejś wyspie, czy tu jest coś połączone. Tu raczej jest wyspa, bo tu już nic nie będzie. Zobaczymy, jak to się potoczy. A póki co, dzięki Wam wielkie za uwagę. Trzymajcie się. No i do usłyszenia w następnych odcinkach. Na razie.